Historia mennictwa pokazuje na wielu przykładach, że monety nie zawsze były okrągłe i płaskie. Dowodem na to jest złota bizantyjska moneta zwana histamenonem. Ta, którą trzymam w dłoniach, pochodzi z czasów cesarza Michała VII, czyli XI wiek naszej ery. Podstawową jednostką monetarną w cesarstwie bizantyjskim był solidus. Został wprowadzony około 309 roku przez cesarza Konstantyna I. Była to wartościowa moneta o wadze około 4,5 grama. Cesarz Nikifor II Fokas dokonał pewnej zmiany na rynku finansowym i polecił wybić monetę zwaną tetrateron. Była to 1/4 monety podstawowej. Tetrateron był nieco lżejszy od solidusa, którego od tamtego momentu zaczęto nazywać histamenon. Historycy spierają się, co było powodem decyzji cesarza. Prawdopodobnie Nikifor polecił, aby podatki płacono w cięższych histamenonach, natomiast sam swoje zobowiązania wypłacał w lżejszych tetrateronach. Początkowo te dwie monety niczym się właściwie nie różniły poza wagą. Stopniowo jednak nastąpiły pewne modyfikacje. Tetrateron stał się mniejszy i grubszy, natomiast histamenon szerszy i cieńszy. Za czasów panowania cesarza Michała Paflagończyka histamenon przybrał swój charakterystyczny kształt kubeczka. Zwano go skyfot od greckiego słowa, które oznaczało właśnie kubek lub kubeczek. O wybiciu numizmatu w takim właśnie kształcie zadecydowały czynniki czysto technologiczne. Histamenon jako moneta dość cienka i szeroka był podatny na wszelkiego rodzaju mechaniczne uszkodzenia, w tym złamania. Gdy był wybijany od razu w postaci wklęsłej, jego żywotność na rynku finansowym była znacznie dłuższa. Stopniowo kolejni cesarze obniżali wartość złota zarówno w histamenonach, jak i w tetrateronach. Także te monety traciły na swojej wartości i to dosyć znacznie. I w 1092 roku cesarz Aleksy Komnen dokonał reformy walutowej i obie te monety zostały wycofane z rynku, natomiast ich miejsce zajęła ciężka, dobra, złota moneta zwana hyperpyronem. I monety bizantyjskie odegrały niezwykle ważną rolę zarówno w historii, jak i kulturze antycznego świata chrześcijańskiego. Na nich jako pierwszych pojawił się wizerunek Chrystusa. I oczywiście przykładem tego jest wspomniany histamenon cesarza Michała VII, który panował między rokiem 1071 a 1078. Na awersie monety widnieje postać Chrystusa, natomiast na rewersie cesarz w majestacie ubrany w loros. Była to szata przetykana drugimi kamieniami przynależna cesarzowi, trzymający sztandar wojskowy oraz globus zwieńczony krzyżem. Ten niezwykły przykład mennictwa bizantyjskiego może być świetną przygodą i wspaniałym początkiem kolekcjonerskiej pasji i bez wątpienia ozdobi każdą numizmatyczną kolekcję.